Skąd można wiedzieć, czy chce się komuś wybaczyć, czy nie, albo czy można trochę wybaczyć, a trochę nadal chować urazy? Jakie konsekwencje może nieść za sobą zdolność do wybaczania i o tym, że proces ten nie jest jedynie plasterkiem na ranę? Rozmawiam z Magdaleną Czają, przedsiębiorcą z ponad 20-letnim doświadczeniem w biznesie, szefową Instytutu Metody Tippinga, jedynego autoryzowanego przedstawicielstwa radykalnego wybaczania w Polsce założycielką marki Love Fitting, pomagającej budować relacje pełne miłości. Zapraszam. A no i jeśli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrybuj, aby być na bieżąco z najnowszymi materiałami. Miłego odsłuchu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Opal w kamerze, a dzisiaj mam niesamowitą przyjemność i, ra i tutaj radość, żeby gościć Magdalenę Czaję. Cześć. Cześć, dzień dobry, witajcie. Magda, ty tutaj już wcześniej mówiłam, kim jesteś, ale przede wszystkim niesiesz ze sobą piękną misję pomagania innym i, i metoda, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli radykalne wybaczanie, to jest taka metoda, która pozwala popatrzeć na swoje życie i doświadczenia z nieco innej perspektywy. Potrafi wiele zrozumieć, ale co jest dla mnie też ciekawe, bo ja od razu się przyznam, że słuchałam Waszych podcastów i naj, najpierw to było tak, że a dobra, to się przygotuje do Wywiadu, a potem mnie to tak wciągnęło na zasadzie, wiesz, mojej gdzieś tam persony, że jest to szalenie ciekawe i, i szalenie też trudne, żeby popatrzeć na wiele swoich doświadczeń właśnie w nieco inny sposób. I co było dla mnie istotne, to to, że na przyszłość też to może nam bardzo pomóc. Więc może zacznijmy najpierw od nomenklatury, ponieważ radykalne wybaczanie to dla mnie też tak trochę, wiesz, wrogo brzmi, dla, yy, tak może taki ma wydźwięk nieco pejoratywny. Nie? To skąd to tak. radykalne jest w tym słowie? Wiesz co, tak, nawet sam twórca tej metody Colin Typing stwierdził, że ta nazwa radykalne wybaczanie" wprowadza ludzi w... może nie w błąd, ale wprowadza taki rodzaj niezrozumienia tej metody. Dlatego, że wiele osób radykalne rozumie w ten sposób, że Czuję się ofiarą, zostałam skrzywdzona, ale mam wybaczyć. Eee, a to w ogóle nie jest o tej metodzie. Ponieważ radykalne wybaczanie jest, eee, pomaga w wyjściu ze świata ofiar, pomaga w zobaczeniu tego, co się wydarzyło z innej perspektywy i dopiero wtedy jesteś w miejscu, w którym możesz wybaczyć. A radykalne tak naprawdę oznacza, tak jak mówił twórca, że można wybaczyć wszystko. Że jest to historia albo-albo, czyli albo można wybaczyć wszystko, albo nie można wybaczyć nic. No, on wybrał tą drogę, że można wybaczyć wszystko. Nawet takie słynne powiedzenie, można wybaczyć Hitlerowi i tyle. A nie oznacza to, że mamy wybaczyć, mimo że czujemy się ofiarą, bo to jest ściema, nie wybaczanie. I tym się różni radykalne wybaczanie od ra wybaczenia tradycyjnego, że wybaczenie tradycyjne jest często takie z głowy. To znaczy, no wiem, że się powinno wybaczyć, no wiem, że ja się powinnam wtedy le lepiej poczuć, no wiem, że to jest takie szlachetne, ale jeśli jesteś w świecie ofiar, to nie ma opcji, żebyś wybaczyła, ponieważ bardzo ludzką rzeczą jest potrzeba wyrównania rachunków. Jest potrzeba, żeby ta osoba poniosła konsekwencje e, i tak dalej. I tutaj wielka, wielki taki właśnie e, wykrzyknik e, wybaczyć, to no, nie oznacza, że ta osoba ma nie, mieć, nie, ma nie ponieść konsekwencji. To w ogóle tego nie oznacza. Przeciwnie, wybaczamy dla siebie, ale idziemy do sądu, mamy takie powiedzenie. Więc ta nazwa może wprowadzać w błąd, i wiem, że ona wiele osób odrzuca, a niesłusznie. Więc warto w ogóle warto w życiu najpierw sprawdzić, o czym coś jest, zanim się wyda osąd. No, no właśnie, wiesz co, trochę wyprzedziłaś też moje pytanie, bo chciałam zapytać, czy są tak zwane półśrodki, czyli czy można wybaczyć trochę? A, to ciekawe pytanie. Jeszcze takiego nie słyszałam. Wiesz co, wydaje mi się, że można iść małymi krokami do wybaczenia, ale nie da się być w połowie drogi. Nie da się, wiesz, na pewno znasz to powiedzenie, nie da się być trochę w ciąży. No albo wybaczasz i patrzysz inaczej na to, co się wydarzyło, uwalniasz się od tego, albo jednak dalej jesteś w świecie ofiar. I powiem ci, że mm, kiedy w czasie sesji, albo, nie wiem, na kursach, na kursie trenerskim, uda się osobie, z którą pracuję, spojrzeć inaczej to, co się, na to, co się wydarzyło, to wychodzisz automatycznie ze świata ofiar. To jest po prostu tak. E, tyle tylko, że wiesz, to też nie chodzi o to, żeby używać radykalne wybaczanie do pstrykania palcami, okej, okay, to cyk i wychodzę, bo radykalne wybaczanie ma pięć bardzo ważnych etapów. I drugim etapem, etapem bardzo ważnym jest czucie uczuć. Więc ty i tak musisz przejść swoją ciemną dolinę, i to chyba odpowiedź na twoje pytanie jest takie. Jak idziesz ciemną doliną, to możesz się czuć w połowie wybaczenia. Ale kiedyś z tej doliny wychodzisz, patrzysz na to doświadczenie i mówisz: kurczę, to była wow, ile ja się z tego nauczyłam wow, to mi przyniosło podobne doświadczenie z dzieciństwa, wreszcie się mogłam tym zająć. Więc te odkrycia powodują, że wychodzisz ze świata ofiar i jest taki moment, że sobie myślisz, nie ma nic do wybaczenia, to było doskonałe. Co ja wiem, że jest trudne dla osób, które na przykład w tej chwili, nie wiem, mają e, taką sytuację, że ktoś im zrobił straszną krzywdę. I z punktu widzenia ziemskiego, to jest straszna krzywda. Natomiast e, no ja zawsze mówię, robimy to dla siebie, po prostu to my się mamy lepiej poczuć, to my chcemy zostawić ten świat cierpienia, bo jak mówił Colin Tipping, ból jest prawdziwy, cierpienie jest opcjonalne, cierpienie to już jest dużo rzeczy nabudowanych wokół tego doświadczenia, głównie interpretacji. Zobacz, nie wiem czy pamiętasz, taki był kiedyś program Wybacz Mi, i, I dzwonili, wiesz, wysłańcy do, do, do kogoś dzwonkiem. Było coś Wiesliwy. takiego, tak. <laughs> tak, i ja bardzo lubiłam. Wiesz, Było coś tak. takiego. Przypomniałam sobie Ej. ten program. I tam, słuchaj, zdarzały się takie osoby, które nie przyjmowały tych kwiatów, które powiedziały, mhm. że nie chcą tej osoby znać. I mhm. moje pytanie teraz jest Magda takie. To skąd ja mogę wiedzieć, czy ja chcę komuś wybaczyć, czy to będzie dla mnie dobre? Co ja mogę stracić, jeżeli komuś nie wybaczę? Kiedyś zadzwoniła do mnie, jeszcze prowadziłam wtedy osobiście konsultacje, takie krótkie telefoniczne, teraz już tego nie robię. I jedna z osób, która zadzwoniła, powiedziała tak: No ale dobra, ale jak ja wybaczę mojej macę, to co ja z nią zrobię? Wiesz, bo nagle się okazało, że ona się przeraziła wybaczenia. Ona się przeraziła tego, że nagle jej się poprawi relacja z matką. Nie? I to było takie, wiesz, w ogóle, jak można, jak można się zastanawiać, czy, czy, czy to dobrze, że się wybaczy. Słuchaj, ja w ogóle uważam, że jak my nie wybaczamy, to oddajemy swoją wolność. A wiesz dlaczego? Bo uważam, że niewybaczenie powoduje, że my jesteśmy ciągle energetycznie w tamtym miejscu. Że my jesteśmy tam uwiązani. Dlatego ja uważam, że najpiękniejsza rzecz, którą daje wybaczanie, to jest wolność. Bo nawet jeśli ta osoba to zrobiła, i nawet jeśli cię nie przeprosiła, to ty masz to gdzieś. Idziesz dalej, jesteś wolna, żyjesz swoim życiem. Więc do stracenia masz wolność. I piękne w radykalnym wybaczeniu jest to, że my zakładamy, że niezależnie, bo w ogóle wierzymy w coś takiego, że wydarzyła się rana pierwotna. Najczęściej się to dzieje w dzieciństwie. No my w tym dzieciństwie po prostu, wiesz, zbieramy tych doświadczeń mnóstwo. Ja też zakładam i tak wierzymy, że my sobie wybieramy te doświadczenia, że my jako dusza, bo zakładamy, że nie jesteśmy tylko ciałem, tylko jesteśmy istotą duchową, przychodzimy na świat, jak do szkoły, no to chyba każdy słyszał takie porównanie. I wybieramy sobie lekcje do odrobienia. Żeby te lekcje odrobić, to musimy nazbierać tych punktów bolesnych, najczęściej w dzieciństwie, które potem naszym zadaniem jest przejrzeć, zobaczyć, że tak naprawdę to nie było nic złego. Jeżeli wydarzyła się rana pierwotna w dzieciństwie, my w dzieciństwie nie mamy zasobów, żeby coś z tym zrobić, idziemy z tym dalej, a wokół tego narastają przekonania. Na przykład, e, ostatnio dużo o pieniądzach w ogóle jest e, sesji, co też jest bardzo ciekawe. Na przykład, jeżeli dostałaś prezent na komunie, cieszyłaś się strasznie, bo to było w ogóle kupę kasy. I nagle przychodzi Twój ojciec i mówi, że on musi te pieniądze pożyczyć. Jeśli nawet ci mówi, to jest jeszcze miło, bo ma mnóstwo ludzi, którym po prostu rodzice zabierali te pieniądze. I te pieniądze znikają. I wiesz, i dorosłym się wydaje, że no tam dziecko nawet nie zauważy. To nieprawda. Dzieci wiedzą, że te pieniądze zniknęły. No i interpretują to wydarzenie. I na przykład interpretacje mogą być takie: to znaczy, że nie zasługuję. To znaczy, że jak będę mieć pieniądze, to zawsze mnie ktoś zabierze. To znaczy, że ludzie to złodzieje. To znaczy, że życie nie można ufać. To znaczy, że życie jest niebezpieczne. Wiesz, to jest po prostu kula śnieżna, która narasta wokół jednego dla dorosłych nieznaczącego w ogóle wydarzenia. I potem idziesz w świat, i założenie jest takie, że naszym zadaniem jest to przepracować. No ale jeśli to spychasz do nieświadomości, bo to było zbyt bolesne, żeby o tym pamiętać, poza tym wiesz, no, nie możemy pamiętać wszystkiego, to żeby to sobie przypomnieć, to pojawiają się w Twoim życiu ludzie. Duży ci naciskają ten sam guzik, uderzają w tą samą ranę pierwotną, i na przykład okrada cię w kole, koleżanka w szkole. Potem masz dostać awans w pracy, nie dostajesz go, albo firma ma kłopoty, tną ci pensję. I wiesz, i długo możesz w ogóle nie łączyć tych faktów, ale ja zauważyłam, że jest tak, że te sytuacje są coraz bardziej bolesne. A po co? Po to, żeby się w końcu zatrzymała i powiedziała, o co tu kurde chodzi? Dlaczego ja zawsze tracę pieniądze? No i wtedy zaczynasz patrzeć na swoje życie, i okazuje się, że najpierw była komunia i skarbonka, potem była koleżanka, potem było coś tam, coś tam, coś tam, i stwierdzasz, to mi się powtarza. I te powtarzające się historie są dla nas sygnałem, że coś jest nieprzepracowane. Zajęcie się, wiesz, nie zawsze odkrywamy ranę pierwotną. Czasami jest tak, że my nie wiemy o co chodzi, dlaczego to się nam w życiu powtarza, bo po prostu naprawdę tego nie pamiętamy, tak? Ale dosyć często faktycznie nagle klient sobie przypomina na sesji, o, ran teraz mi się przypomniało, bo mój wujek to coś tam, coś tam. I jak się tym zajmiesz, to wierzymy w to, że zajmujesz się wszystkimi tymi historiami, niezależnie od tego, czy zajmiesz się tym, co tu i teraz, czy tą raną pierwotną. Jakby patrzysz na to i na przykład odkrywasz, że Twoją lekcją jest się nauczyć, że życie nie jest niebezpieczne. Nie wszyscy ludzie to złodzieje. Nie zawsze zostaniesz okradziona. I w momencie, kiedy to zrozumiesz, to jest duża szansa, że to się przestanie spotykać. Dlatego warto wybaczać, ponieważ uwalniasz się od tych doświadczeń. Po prostu lekcja odrobiona dziękuję. Oga, zdałaś, następny level. Mhm. To jest, wiesz co, przede wszystkim te wszystkie rzeczy, przede wszystkim te wszystkie, powtarzam się, natomiast to wszystko o czym tutaj słyszycie, co mówi Magda, o czym rozmawiamy, bo tak teraz mówię do, do widzów, to jest uniwersalna wiedza, bo nam się wydaje, dobra, ja, to, to mnie dotyczy. To, to nie jest dla mnie, ja jestem przedsiębiorcą, który zajmuje się twardymi rzeczami, twardymi faktami. No to uwaga, tutaj disclaimer: Magda również jest przedsiębiorcą, ja również i nas, niezależnie od fachu, jaki wykonujemy, nieważne w jakiej branży działamy, czy pracujemy u kogoś, czy dla siebie, wszyscy jesteśmy powiązani i nawet byłam teraz na Life Balance Kongres ostatnio i usłyszałam takie zdanie, że wszyscy mamy problemy z dzieciństwa. Wszyscy i wszyscy mamy jakieś rzeczy do przepracowania, tylko niektórzy mają bardziej zawikłane historie, niektórzy mniej, ale każdy z nas ma jakieś rany, te, o których ty powiedziałaś, pierwotne. Czy to rana jest ojcowska, czy matczyna, najczęściej coś jest z rodzicami powiązane, prawda? Więc to może w drugą stronę teraz zapytam ciebie, czy jest jakaś sytuacja albo jakaś osoba, typ osoby, która nie powinna brać się za radykalne wybaczanie? Już ci odpowiem, ja tylko to, co powiedziałaś, skomentuję. Ja mówię, że nikt nie przechodzi dzieciństwa suchą stopą. Mhm. Są tylko ludzie, którzy bardzo dobrze sobie racjonalizują i znam takie osoby. I to, i to są osoby, które tak absolutnie nie chcą dotknąć, dotknąć swojego bólu, że będą szły w zaparte, że było cudownie. I na przykład to są osoby, których nie warto nawracać. Wiesz, ja nie jestem po to, żeby kogoś nawracać. Ja nie jestem po to, żeby komuś mówić, że tam ma ranę. Ja tam nawet mogę widzieć, ale to nie jest mój biznes. Więc kim ja bym się nie zajmowała? Na pewno nie chcę mieć do pracy kogoś, kto przyjdzie do mnie, żebym ja go przekonała, że ma pracować za radykalnym wybaczeniem. To jest w ogóle nieporozumienie. Wiesz, wybaczenie to ma być de decyzja. Są pewne rzeczy, do których trzeba mieć dojrzałość i pewną decyzję i determinację. Dla mnie odkrywanie tych wszystkich ran, szczerze ci powiem, to jest niesamowity fan. Mimo że one bolą, wiesz, bo ja odkrywam to tamto, wiesz, płaczę, łzy mi się leją, ale ja się cieszę, że to się dzieje. Ale są osoby, dla których to jest horror. Po prostu i mówią: "A po cholerę w tym grzebać?" No, i okej, okay, wiesz, lubię to powiedzenie, że każdy idzie swoją ścieżką i każdy jest tam, gdzie powinien. I ja. To była dla mnie lekcja pokory, wiesz, bo ja, ja miałam kiedyś taki, takie osądzające poglądy, że na przykład, nie wiem, ludzie, którzy by zabili dla pieniędzy, to są gorsi niż ty, ci, którzy tam pomagają, wiesz. A potem zrozumiałam, że każdy idzie swoją ścieżką, że każdy odrabia swoje lekcje. A jeśli tak jest, jeśli zakładamy, że jest reinkarnacja na przykład, no to znaczy, że być może ja kiedyś też taka byłam. Tyle tylko, że to przerobiłam, jestem gdzie indziej, więc to mi nie daje w ogóle prawa do, do czucia się jakoś inaczej. I to mi bardzo pomogło w akceptacji tego, że ktoś może nie chcieć wybaczyć. Ja pamiętam, jak poszłyśmy do pytania na śniadanie z tematem radykalnego wybaczenia co było dosyć szokujące, że telewizja polska się otwiera na taki temat i przed wejściem prowadzący jego pierwsze słowa to były takie a ja nie chcę wybaczyć ojcu niech cierpi dla wielu osób niewybaczenie jest formą kary tak. co jest oczywiście co jest oczywiście bzdurą bo tak naprawdę to tak jak właśnie Mandela powiedział że Niewybaczanie to jest jak picie trucizny z nadzieją, że zaszkodzi Twojemu wrogowi. Więc na pewno bym nikogo nie przekonywała. To nie ma sensu, aczkolwiek kiedyś miałam, Byłam taka misyjna, wiesz. Ja to nawrócę. Zresztą każdy trener po kursie trenerskim to jest mi, misyjny, wiesz. <grywania> ja Wam to zaraz pokażę. To radykalne wybaczenie zmieni Wasze życie, jak moje. No to trzeba to przejść po prostu, tak? Druga rzecz, osoby, które na przykład mają aktywną chorobę psychiczną. Każdy trener wie, że robi wywiad na początku. Jeśli jest to osoba, która właśnie jest na silnych lekach psychotropowych, ma aktywną fazę, nie wiem, bipolar czy tam jakichś innych chorób, to też z tymi osobami nie pracujemy, bo jednak musisz mieć pewien rodzaj kontaktu i świadomości, żeby pracować, ale na przykład osoby z depresją albo z opanowaną chorobą, już tak. U mnie na tych kursach trenerskich jest bardzo dużo psychiatrów, psychoterapeutów, w ogóle to, te środowiska się otwierają w ogóle na tego typu narzędzia, co jest bardzo piękne, bo wiesz dlaczego oni przychodzą? Oni przychodzą i mówią tak, wiesz, przychodzę do Ciebie po konkretne narzędzia, które szybko pomogą moim pacjentom, bo ja pracuję z nimi latami i nie ma w ogóle, w ogóle żadnej zmiany. Mhm. A radykalne wybaczanie ma to do siebie, że działa bardzo szybko. Zresztą uważam w ogóle, że w tej mojej pracy to jest połączenie i psychologii, i duchowości. Wiesz, ja jeszcze, ja jeszcze dla niektórych klientów jestem mentorem, no bo od 25 lat jestem przedsiębiorcą, więc naprawdę tu można wiele rzeczy połączyć, ale najważniejsze jest to, że to są bardzo proste narzędzia, które cię prowadzą krok po kroku i co najlepsze. Nawet w ogóle nie musisz w to wierzyć. Wystarczy, że się otworzysz na taką możliwość, że to działa. I to działa. Jak? Nawet Colin Tipping mówił, nie wiem, jak to działa, ale działa. No i tego się trzymam. To wróćmy jeszcze do ciebie, bo ty natrafiłaś na radykalne wybaczenie nie przez jakiegoś trenera, czy przez jakieś szkolenie, czy przez materiał reklamowy w social media, tylko ty trafiłaś poprzez y, książkę, bo też miałaś trudny moment w mm -hmm. swoim życiu. W mm -hmm. związku z tego, co, co kojarzę, co mm -hmm. słuchałam tak. w kontekście. I, I co wtedy poczułaś, że to akurat jest ta pozycja, po którą powinnaś sięgnąć, I, i jak to się stało, że ty sobie sama z tym poradziłaś de facto. No bo mówi że przeczytałaś książkę, i ona ci nagle otworzyła oczy na świat, więc. Czy to też tak jest, że jeżeli ktokolwiek teraz pójdzie sam do biblioteki albo wiesz, ściągnie sobie e-booka, cokolwiek, radykalne wybaczenie, to też może sobie z tym sam poradzić? Wiesz, co? Rzeczy nie dzieją się bez przyczyny. Ja najwyraźniej miałam doświadczyć takiego. Hmm, oświecenie brzmi na wiedzenie, ale tak to było trochę. Ja po prostu. Nagle zrozumiałam, że to, co mnie spotkało, nie było przeciw mnie, tylko mi pokazało moje pewne rzeczy, które ja mam do przerobienia. I patrząc w taki sposób na, na tego mojego partnera, no nie byłam w stanie być zła na niego, bo on właściwie wyświadczył mi wielką przysługę. I to mi zmieniło zupełnie perspektywę. I tak jak słuchałaś na podcaście, ja po prostu w jedną noc przeczytałam książkę, zrobiłam arkusz i zmieniło mi się życie i to nie było wiesz bo czasami przeczytasz książkę i myślisz sobie tak o tak teraz będę taką dobrą osobą albo coś tam nie przez tydzień jesteś dobra a potem wracasz do ustawień mm -hmm. fabrycznych nie? u mnie to była zmiana to był ten taki shift który był yy, tak widocznie miało być że mnie się odpaliło wszystko, co we mnie było, bo ja przez lata jeździłam do najbardziej znanych ludzi i interesujących mnie na całym świecie, na przykład Byron Katie. I po prostu ta książka we mnie odpaliła ten program. Ja mam wrażenie, że on zawsze we mnie był, czyli taka bardzo duża ciągota do duchowości i ta książka to zrobiła. Odpowiadając na pytanie, czy ja uważam, że każdy, kto przeczyta książkę, doświadczy czegoś takiego. Myślę, że nie każdy, ale myślę, że każdy poczuje ulgę, jak zrobi arkusz, bo jest część narzędzi, która jest dostępna tylko dla trenerów i trzeba być prowadzonym. Natomiast też bym chciała podkreślić, że to trochę jest tak, że w pracy samodzielnej człowiek dochodzi do pewnego etapu i dalej sam nie pójdzie. Bo trudno się samemu, mówię, wyciągnąć z błota za włosy. Więc jest taki etap, gdzie, gdzie powinno się już powiedzieć, dobra, dalej nie pójdę, po prostu nie zadam sobie trudnych pytań, nie jestem w stanie zobaczyć tego lasu z zewnątrz, potrzebuję kogoś, kto mnie po prostu pociągnie, kto mnie postawi mi trudne pytania, kto mi pokaże inną perspektywę, kto mi nie pozwoli uciec od emocji. Wiesz, my mamy tyle mechanizmów obronnych. Proszę cię, jak ja. Mam klientów na przykład na sesje indywidualne, nie? I mamy ustalony termin i ktoś się nie pojawia. Ja piszę SMS-a, mówię: Halo, czekam na Zoomie. O matko, matko, a ja właśnie wyjechałam, zapomniałam, zupełnie, przepraszam. Okej. Okay. Potem jest kolejna sesja, ta osoba się na przykład spóźnia, ma kłopoty z internetem, telefon się wyłączył, dziesiąty długopis się wypisał. Mamy mnóstwo mechanizmów obronnych, to nawet się nazywa, to się nazywa opór terapeutyczny. My się tak boimy zmiany, że nawet spowodujemy, że, się, że każdy długopis nie będzie pisał. Ja wiem, że jak ktoś tego słucha, to powie, co ona gada. A ja naprawdę uważam, że my mamy taką siłę, nasza podświadomość ma totalnie moc. Kreowania tego, co się dzieje w naszym życiu. I dopóki nie weźmiemy za to odpowiedzialności, no to będziemy ofiarą wszystkich okoliczności, tak? Więc jak ktoś mi się nie pojawia na sesji, to uwierz mi, że ja nie myślę sobie, że ma jakieś tam kłopoty. Ja wiem, że się nie chciał pojawić, a przynajmniej nieświadomie. I mówię o tym ludziom, i ludzie mówią, no, masz rację, bałam się tej sesji. Zresztą ja pamiętam, bo ja mam swoje superwizje. Pamiętam, jak kiedyś mi moja superwizorka dała jakieś tam zadanie, ja go nie zrobiłam. No i co? Oczywiście byłam tak zajęta, że musiałam odwołać sesję, i ona mnie następnie pyta: Słuchaj, co się stało, dlaczego ciebie nie było? Bo ja zawsze w dzikich podskokach na tę sesję. A ja mówię: No, wiesz, byłam taka zajęta. Ona: mówi, Nie, ale tak serio. Hm? Czemu się nie było? Ja wiem: Bo nie odrobiłam zadania domowego. I wiesz, <grym> tak się z tego śmiałyśmy, wiesz, Sara Baba. I opór przed powiedzeniem pani nauczycielce, że wiesz, zadanie domowe nieodrobione. Więc e, książkę bardzo warto przeczytać, bo ona odpala pewne programy, ja mam takie wrażenie, które my mamy w sobie, zmienia perspektywę, pozwala, historia Jill jest magiczna, zresztą nie trzeba kupować książki, historia Jill wisi na naszej stronie, na, na stronie głównej metodatypinga.pl. I wiele osób po przeczytaniu tej historii mówi, Boże, to jest moja historia. Ja teraz wszystko rozumiem. Wiesz, i na tym polega ta magia, nie? No, a potem są narzędzia. To może przejdźmy teraz do takich już stref praktycznych, czyli w momencie, kiedy jestem już gotowy, gotowa na metodę tippinga, radykalne wybaczanie. To, to jak wygląda ten cały proces? Od czego się zaczyna? Tu już wspomniałaś o arkuszu. Wiem, że też jest nowa wersja, wcześniej była jakaś stara, prawda? Tak. Pierwsza sesja, mówię tak, jak ja uczę na kursie trenerskim. Mhm. Więc pierwsza sesja to jest zawsze opowiadanie historii. Przychodzi klient, słuchamy historii. Czasami ludzie po raz pierwszy mówią, to, co, o tym, co ich spotkało. I dla wielu osób samo to, że mogą komuś opowiedzieć o zdradach, o nie wiem, o, o swoich uczuciach, e, tak jak wiesz, jak, jak ja patrzę, to 90% ulgi, którą ludzie czują, to samo to, że mają empatycznego świadka ich historii. A dlaczego empatycznego? Dlatego, że każdy trener radykalnego wybaczania patrzy na ciebie, jak przychodzisz na sesję, jak na no, doskonałą istotę, której przytrafiły się doskonałe rzeczy, a zadaniem trenera jest pokazać tą doskonałość. I z tego punktu widzenia, jak nikogo nie osądzasz, bo mówię, że to jest doskonałe, to to daje ludziom taką ogromną, wiesz, wolność w mówieniu tego, co ich spotkało, co czują i tak dalej. No i, pierwszym, no i celem pierwszej sesji jest też ustalenie celu pracy, bo czasami jest tak, że ktoś myśli, że przyjdzie z teściową, a okazuje się, że tak naprawdę chodzi o męża. Nie? No więc pierwsza sesja polega na tym. Potem są zadania domowe, i na następnych sesjach już jest kontynuacja tego, zajmujemy się tym, czego dotyczy y, temat pracy i y, każdy trener ma do, do dyspozycji bardzo wiele w sumie narzędzi bo może y, wiesz arkusz jest dopiero u mnie na sesjach bo ja mam takie pakiety sześciogodzinowe to jest dopiero czwarta piąta sesja żeby dojść do arkusza to my musimy porządnie już zmienić perspektywę żebyś ty była totalnie gotowa na to wszystko co w arkuszu jest ale w międzyczasie możesz napisać trzy listy. Mogę cię przeprowadzić przez siedem kroków, przez 13 kroków. Są jeszcze cztery kroki. I to jest piękne w tej pracy, że my zostawiamy ludzi z umiejętnością korzystania z narzędzi, które mogą już sami korzystać do końca życia. Czyli to nie jest tylko taka zwykła praca sesyjna, ale to jest no dlatego, że są trenerzy, tak? My uczymy ludzi, jak korzystać po prostu z narzędzi radykalnego wybaczania, więc Twoją korzyścią z tych sesji, oprócz tego, że coś przepracujesz, puścisz i tak dalej, jest to, że ty zostajesz z narzędziami. Umiesz pisać trzy listy, umiesz robić cztery kroki i tak dalej, i tak dalej. Także to jest no, piękna praca. Można powiedzieć, że to jest taka metoda autoterapii, samoterapii później. Mhm. Mm w pewnym momencie tak. I bardzo ważna rzecz, bo to słyszałam taki zarzut od, y, zwłaszcza jakichś y, y, terapeutów, y, że radykalne wybaczenie że to jest taki plaster na to, co się wydarzyło. No nie, ja się na to absolutnie nie zgadzam. Dlatego, że drugim etapem radykalnego wybaczania jest czucie uczuć. I to, czego ja uczę, to absolutnie ludzi do, dociskać z emocjami, z uczuciami, y, po to właśnie, żeby dopiero potem szli dalej, bo jest coś takiego, co się nazywa duchowy bypass, i to jest coś takiego, że zwłaszcza ludzie w rozwoju, ludzie oświeceni, nie chcą się przyznać do trudnych emocji, no bo taka jestem kurde oświecona, czuję nienawiść, nie? Albo zazdrość. Więc chodzi o to, żeby tych ludzi złapać na tym, że próbują bypassować uczucia, czyli próbują uniknąć, Konfrontacji z emocjami. I z mojego doświadczenia wynika, że pozwolenie ludziom na nazwanie emocji, na poczucie ich w ciele, działa cuda. A tak jak widziałam kiedyś badania naukowe, one mówiły o tym, że w momencie, kiedy coś czujemy, zapalają się pewne obszary w mózgu, i okazało się, że nazwanie ich nagło spowodowało ich wygaszanie. Dlatego ja przykładam ogromną wagę do nazywania i czucia uczuć, bo wiem, jak to ludzi uwalnia. A No, a dalsze, no to. Uh -huh. tylko, tylko chciałam dopytać, kogo masz więcej? K kogo więcej jest przy radykalnym wybaczaniu kobiet czy mężczyzn? Wiesz, co wszędzie na terapiach jest więcej kobiet? my jesteśmy takie grzebiące w sobie i prące do przodu i odważniejsze myślę w wielu obszarach ale ja mam dużo panów muszę przyznać i powiem ci, że ci panowie jak już, się, jak mężczyźni jak się zdecydują na pracę to mam wrażenie, że już są tak zdeterminowani, że naprawdę przepięknie pracują i robią zadania domowe, ja zawsze na pierwszej sesji mówię tak, będą zadania domowe, będziesz odrabiać no i Muszą się zdeklarować, że będą. Także łatwo ze mną nie jest. E, także mam dużo panów, i ja też pracuję z parami. Mam sporo par e, i to też jest piękna praca. Ponieważ widać, jakich związek się transformuje. Ja nigdy nikomu nie obiecam, że w wyniku naszej pracy to związek będzie, nie wiem, uratowany, bo mam sporo pra, par po zdradach. I czasami po prostu ludzie podejmują decyzję, że się rozstają, ale zawsze dochodzimy do miejsca, gdzie się czują lepiej. Bardziej siebie rozumieją. Więc ja mam chyba tak, jedna trzecia, troszkę więcej kobiet, jednak, ale mam dużo panów. Tak, i panowie się też zgłaszają po podcastach, właśnie tak zauważyłam. Mm -hmm. Wiesz, tak się zastanawiałam, jak to jest, że, że mnie się tak dobrze z mężczyznami pracuje i myślę, że tutaj jest dużym elementem to, że ja jestem, ponieważ jestem przedsiębiorcą, to ja jestem bardzo stąpająca po ziemi, wiesz, ja y, jestem ustrukturyzowana, wiesz, wyrażam się, myślę jasno, precyzyjnie, dobitnie i panom chyba to pasuje, Dlatego chyba tak dobrze, dobrze się z nimi pracuje. I w ogóle ta moja przedsiębiorcza część w tej pracy okazała się bezcenna. Moi rodzice zawsze się zastanawiali: Dziecko, po co ty wydajesz tyle pieniędzy na jakieś kursy bezsensowne na świecie? No ale się okazało, że to wszystko było sensowne. Ja po prostu zbierałam doświadczenia, żeby w pewnym momencie zmienić pracę, zmienić zawód, no i robić to, co robię. Ja, ja wiesz, od razu też wiedziałam, że chciałabym Cię zaprosić, odkąd Cię zobaczyłam, to ja też takie lubię konkret właśnie babki, a druga sprawa jest taka, że tak jak Ci wspominałam, u mnie na kanale jest powyżej 60% mężczyzn, więc drodzy panowie, tutaj to są tematy dla Was. Wspomniałaś też Magda o zdradach i teraz mnie interesuje, no bo niektórzy być może mogą sobie pomyśleć, że jak komuś wybaczę, to mogę zapomnieć o pewnych wydarzeniach, ale jak to wygląda? Czy, czy można podczas przejścia procesu radykalnego wybaczania zapomnieć o niektórych rzeczach? Ale wiesz co, celem wybaczenia nie jest zapomnienie. Mhm. Bo jeżeli ty musisz zapomnieć, żeby cię to nie bolało, to znaczy, że nie wybaczyłaś. Prawdziwe wybaczenie jest wtedy, kiedy ty pamiętasz, co się wydarzyło, ale nie ma już tam twoich emocji. I co więcej, możesz wybaczyć i powiedzieć partnerowi: Słuchaj, nasza droga się tu kończy. Dziękuję Ci za te lekcje, ale już nie chcę z Tobą być. Ja zawsze powtarzam: Nie trzeba się nienawidzić, żeby się rozwieść. Naprawdę można przepracować swoje rzeczy nawet w trakcie właśnie rozwodu, i, i naszym celem nie jest zapomnienie. Ty masz to pamiętać ale nie mieć tam żadnych złych emocji, nie tkwić przy tym wiesz energetycznie, to jest prawdziwy cel i co więcej, jeżeli doświadczył ktoś zdrady i tego nie przepracuje to ma bardzo dużą szansę, że spotka go to ponownie no bo lekcje trzeba odrobić a niestety bywa tak, że te lekcje są coraz trudniejsze, ponieważ nie zatrzymało cię to, dobra, dodajemy to ci tutaj większy kaliber no, ja to widzę po prostu tysiące razy. Je, jest coś w tym, w tym, tak, bo na razie cały czas mówimy o tym, żeby wybaczać komuś, ale można również wybaczyć sobie samemu przez to, jak pracujemy z przekonaniami. I teraz o to też chciałam zapytać: jak wygląda radykalne wybaczanie versus ja? Czyli co możemy sobie wybaczyć? Mhm. Wiesz co? Jest książka Radykalne Samowybaczanie, i ona jest poświęcona dokładnie temu tematowi, czyli wybaczeniu sobie. Wybaczanie sobie jest najtrudniejsze, dlatego że my mamy tyle y, składników siebie, że tak powiem, bo my jesteśmy tak i prokuratorem, i adwokatem, i katem, i ofiarą, i sędzią, i świadkiem wiesz, mamy tych części siebie bardzo dużo. Dlatego ono jest najtrudniejsze. I w, metod w tej metod w metodzie, której ja uczę, ja zawsze powtarzam tak. Najpierw zacznij od wybaczania innym. Jak zaczniesz wybaczać innym, zaczną cię ci podnosić wibracje. A jak zaczną cię podnosić wibracje, będzie ci dużo łatwiej patrzeć na siebie łaskawym okiem. Ale oczywiście też jest arkusz samowybaczania. Który jest właśnie w tej książce, też. I też warto sobie zadać pytanie, bo często, jak ja mówię, no to co? To komu wybaczamy? I słyszę taką odpowiedź: sobie. Ja bym chciała zacząć od siebie. Bardzo często potrzeba samowybaczania jest ucieczką przed oskarżeniem innych. Tak bardzo się boimy spojrzeć prawdzie w oczy, że zostaliśmy skrzywdzeni, że wolimy obarczyć siebie. A wiesz, kto tak robi? Kobiety. Dzieci tak robią. Dzieci tak Kobiety. robią. Mhm. Dziecko jest bite przez ojca, i żeby to jakoś przeżyć, bo ojciec jest najważ... jedną z dwóch najważniejszych osób w życiu, żeby to przeżyć, że najważniejsza osoba w moim życiu mnie bije, dziecko zaczyna dziecko w ogóle jest w tym sensie egocentryczne zaczyna się zastanawiać, co ze mną nie tak, że mój tata mnie bije. I bardzo często bite osoby. W pewnym momencie pomyślały sobie: Najwyraźniej jestem zła. Najwyraźniej zasługuję, skoro tak ważna osoba, tata, który mnie kocha, mnie bije jednocześnie. No i tutaj właśnie zaczyna się, czyli to ja coś zrobiłam, i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często zdrowienie tej osoby zaczyna się od realnego spojrzenia na to, co zrobił ojciec, czyli że on się zachował źle. Że nie miał prawa mnie bić, tak? nie radził sobie, no ale tego nie tłumaczy, i tak dalej. Więc trzeba być czujnym, kiedy się pojawia temat, że ja, ja to nie mam nikogo do wybaczenia, ja, chcę, ja to chcę wybaczyć sobie, dlatego że często to jest właśnie próba nieskonfrontowania się z naszym bólem, którego źródłem byli jednak inni. To się może też brać z tego, że na wszystkich szkoleniach takich rozwojowych ym, wiele osób mówi zacznij najpierw od siebie, a twoje otoczenie zacznie się samo zmieniać. Więc to też może jest takie, to o czym ty mówisz, to jasne jak najbardziej się zgadzam. Tym bardziej, że mówisz o dzieciach, a ja mówię tutaj o ofiarach w przypadku kiedy są bite, czyli właśnie kobiety, i one i to jest, i to jest ten, yy, ten, ten trójkąt, prawda. Yy. Gdzie, gdzie raz jesteśmy ratownikiem, raz ofiarą, raz, raz, raz katem, że mamy tak mocne uzależnienie od swojego oprawcy, i szukamy w sobie winy, i, i, i być może też, też stąd to się bierze, ale, ale a propos samowybaczenia, no to też gdzieś tam mamy przeświadczenie, że najpierw ja, a potem cała reszta. Mhm. To ja powiem inaczej, zacznij od innych, jeśli chodzi mhm. o wybaczanie. A samo wybaczenie, jeśli jeszcze coś zostanie do załatwienia, to na końcu. Natomiast myślę, że w tym koncepcie, zacznij na siebie, to jest to, co ja mówię na podcastach, lampka na siebie. To tam jest trochę inny, jakby. W moim przypadku, jak ja mówię, lampka na siebie, to nie chodzi o to, że ty masz siebie oskarżyć. Tylko na przykład spojrzeć na siebie, dlaczego wybrałam takiego toksycznego partnera. Co mi to przypomina? Czy ja przypadkiem nie znam takiej relacji? Nie wiem, widziałam taką pomiędzy moimi rodzicami. Miałam taką z bratem. O to chodzi. To jest to spojrzenie na siebie, a nie obwinianie siebie, bo my, jako ludzie, my się o tyle rzeczy obwiniamy. A samo obwinianie jest tak ciężką energią, bo co się dzieje, kiedy się sami obwiniamy? Poczucie winy i wstyd. Dwie najcięższe w ogóle energie, tak? Poczucie winy mówi, zrobiłam coś złego. Wstyd mówi, jestem zła. No, gorzej być nie może. Więc yy, mówiąc, zacznij od siebie, a w moim języku lampka na siebie, chodzi o to, żeby zobaczyć, wziąć odpowiedzialność za to, co stworzyłam. Dlaczego wybrałam sobie takiego partnera? I tu się zaczyna grzebanie, jaką miałam korzyść. I teraz, jaką korzyść, Przecież on mnie bije, jest takim oprawcą, jak ty w ogóle możesz użyć takiego słowa korzyść? Okazuje się, że jak pogrzebiesz, to zawsze mamy korzyści, nasza podświadomość ma korzyść, bo na przykład przypomina nam to dom. Albo na przykład mamy podświadomą potrzebę wreszcie naprawienia takiej relacji, bo nie udało nam się uratować ojca alkoholika. Więc to jest praca od siebie, ale absolutnie nie samoobwinianie. Jak się samoobwinisz, to masz taką energię, że właściwie ciężko jakkolwiek pracować ze sobą. No, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. A powiedz Magda, czy da się nauczyć empatii podczas radykalnego wybaczania? Podobno jest tak, że do 16 roku życia możesz się nauczyć. Uczymy się empatii. Potem jest to już prawie niemożliwe, ale z tego, co ja czytałam i słyszałam, jest możliwe, tylko że to jest ciężka praca. Ale to jest taka praca, wiesz, nie tylko z radykalnym, to jest w ogóle praca psychologiczna ze sobą, praca terapeutyczna. No bo jeśli się nie nauczysz do 16 roku, no to potem, no jest to trudne. Ale jeśli masz na przykład przy boku partnera, partnerkę, która ma cierpliwość, żeby się pokazywać, gdzie się wykazujesz brakiem empatii, to myślę, że ostatecznie można, ale jest to ciężka praca. To jest taki akurat ciężki kawałek. A dlaczego pytasz akurat o to? Bo poruszyłaś ten wątek, wiesz, wybaczania innym, nie? I dla mnie mm -hmm. to też jest pewnego rodzaju rozszerzenie tolerancji, ale gdzieś tam z tyłu głowy mi przemknęła ta myśl o empatii. I dlatego tak sobie wiesz. Mm -hmm. Nie wiedziałam o tym zresztą, dzięki, że mówisz, że do szesnastego roku życia, bo to o przekonaniach to wszyscy nam tłuką, że piąty, siódmy rok tam życia i tak, tak dalej, ale o empatii nie wiedziałam, tak. że to jest do 16. I, I to powiem Ci, że zaskakująco, to jest długo. 16 lat, czyli. Długo. To jest dużo, naprawdę. No, długo, a i tak może się nie udać. A to i tak się może nie udać, ale to też chyba zależy od środowiska, od, od tych tematów, które obserwujemy wokół nas, nie? Tak, 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 tak. Natomiast wiesz, ja, ja w ogóle e, uważam, że bardzo dużo zależy od motywacji, bo jeżeli ty e, wiesz, że nie masz empatii, jest, jesteś na tyle otwarta, żeby to przyznać, a potem sobie powiesz, nie, kurczę, to jest rzecz, którą po prostu ja, ja, chcę jakoś mieć w sobie. No to wszystko zależy od decyzji, tak samo jak z wybaczeniem. No zobacz, zobacz ile naszych rzeczy zależy od decyzji, nie? Decyzja to jest ta pierwsza rzecz, która jest konieczna, żeby dokonała się zmiana w naszym życiu. Dlatego powiem Ci, że ja na przykład na pracę z parami, nie przyjmuję par, gdzie to zwłaszcza kobieta ciągnie mężczyznę, tak? Do pracy. Bo jak nie ma decyzji po stronie mężczyzny, czy tam no, drugiej osoby, no to ja wiesz, można doprowadzić konia do wodopoju, ale zapić się, napić się za niego już nie można. Więc mm. takim parom mówię: nie, wtedy zapraszam na sesje indywidualne. Zdarza się zresztą też tak, że po tej pierwszej sesji takiej konsultacyjnej, zerowej, jak ja ją nazywam, ja na przykład mówię, że nie będę pracowała z parą, ale zapraszam pana, panią na sesje indywidualne, bo temat jest tutaj dla mnie widoczny do pracy. Jak możemy, tak już pod koniec, jak możemy dobrać do siebie odpowiedniego trenera? Po czym poznać, że ta osoba chce dla nas dobrze, bo nawet um, słyszałam o tym, że są niektórzy trenerzy, że bardzo szybko przeskakują przez tą ścieżkę em emocji do duchowości, nie? Czyli, że to cię spotkało, bo to było dla Ciebie dobre i oni pomijają mhm. tę fazę właśnie emocji, mhm. która jest kluczowa. To powiedz, no bo my, Laicy, nie wiemy, co jest dla nas dobre w tym procesie, prawda? My chcemy mhm. sobie ulżyć. Mhm. Więc po czym mogę poznać jako klient, pacjent, nie wiem, jak tam mówicie na, mhm. na, na swoich podopiecznych, że mhm. to jest osoba, z którą mogę pracować. Mhm. Mówimy klient, ponieważ to jest trener i trener zawsze musi powiedzieć, że nie jest terapeutą, to to jest bardzo ważne. No ja akurat jestem już terapeutką, także ja mogę mówić, ale i tak mówię klient z wyboru. Wiesz co, ja Ci coś powiem. Po pierwsze mam nadzieję, że jednak nie mówisz o osobach, które skończyły kurs, ponieważ jedną z podstawowych rzeczy, którą ja cisnę na kursie jest to, że, żeby dokonać perspektywy, zmiany perspektywy, to klient musi być na to gotowy. Czyli musi się otworzyć na tą perspektywę duchową. Do tego służy na przykład historia Jill. Dlatego u mnie po pierwszej sesji każdy dostaje zadanie domowe, to jest zrobienie linii życia i przeczytanie historii Jill. Potem sprawdzam, czy ta osoba jest otwarta na to, co tam przeczytała. Z reguły historia Jill załatwia mi temat, bo 90% ludzie mówią, tak, Jezu, tak, cudownie, to moja historia i tak dalej. Więc mam z głowy, wiemy, że rozumiemy się te, tak samo. Ale wiesz, co jest bardzo ważne, i to jest w ogóle w terapii. Musi być chemia między trenerem a klientem. Po prostu. Musisz tą osobę po prostu akceptować. No, fajnie jest nawet, jak ją lubisz. Ja mam takich klientów, wczoraj miałam klienta, pana, dewelopera, wiesz, taki ciężki biznes i tak dalej, fantastycznie otwarty na pracę, boże, jak mu daje zadanie, że ma codziennie rozmawiać ze swoim dzieckiem wewnętrznym, on to robi. No po prostu wzór klienta, i on mówi tak do mnie na koniec, wiesz co, ja tu już się nie mogę doczekać następnej sesji, ja się tak cieszę na tą naszą pracę. Jak masz tak zmotywowanego klienta, to ta praca to jest po prostu czysta przyjemność. No, więc powiedziałabym, że rodzaj chemii, zaufania. Czasami na sesjach ja słyszę rzeczy, no nawet takie, wiesz, że są niebezpieczne, tak jakby to powiedzieć. No, nikt inny o tym nie wie, tak? I, I musisz ufać, że ta osoba, której to mówisz, to jest jak studnia, że można jej zaufać. I wiesz, przechodzisz kawałek drogi razem. Ja mam ten dar, bo ja to uważam, że to jest dar, że ja z moimi klientami nawiązuję taki rodzaj więzi, że oni mi się autentycznie stają bliscy. Wiesz? Ja po prostu wiem tyle o ich życiu. My możemy, wiesz, my się śmiejemy na tych sesjach. Ja na przykład wiem, bo ja sama chodziłam na taką klasyczną terapię, i to, co mnie dręczyło, męczyło, to to, że te osoby, z którymi byłam, były po prostu takie drętwe, takie wiesz, kawały dre kawałki drewna po prostu. Ja opowiadałam, o tam, hmm, tak, o, a jak się poczułaś, wiesz, po prostu to w ogóle nie dla mnie, tak? E mhm. Ja potrzebuję mieć jakiś rodzaj bliskości z klientem, bo wtedy ci ludzie są otwarci i my się raz pośmiejemy z czegoś, a za chwilę są łzy, odkrycie i ktoś kończy i mówi: Boże, dziękuję Ci, to po prostu to było odkrycie mojego życia, tak? Także tak bym powiedziała: no, nie każdy pasuje do każdego, ale na przykład są ludzie, którzy potrzebują y, takich trenerów bardziej zdystansowanych, bardziej poważnych, y, wiesz, no. Każdy potrzebuje tego, kogo potrzebuje, więc u nas jest taka filozofia, że osoby, które szukają trenerów, mogą do nas zadzwonić po taką darmową, krótką konsultację i osoba, która tam jest, pyta o jaki temat chodzi i może wskazać trenera. Też czasami na przykład ważne jest, ile ktoś ma lat. Bo na przykład ja mam teraz pana, który ma lat 70 też przedsiębiorca, to też ciekawe i na przykład dla niego było, myślę, w pewnym sensie istotne, że ja nie mam lat 25. Więc wiesz, tych czynników jest wiele, ale tak naprawdę to, wiesz, podobno w trzy sekundy wiemy, czy kogoś lubimy, czy nie, więc o czym tu mówić. A nie ma takiego, powiedz mi, stresu, czy yy, momentu, że klient może się uzależnić od trenera, czyli stwierdzi, że on... Ja chce mam... Ja mam, wiesz co, te sesje sześciogodzinne, pakiety yy, i to też zapobiega pewnego rodzaju, my mamy do zrobienia to, co mamy do zrobienia, ale mam na przykład klientów, mam klienta, słuchaj, który pracuje ze mną 4 lata, co tydzień jedna godzina, ale on na te sesje, ja to się śmieję, że on traktuje, wiesz, te spotkania ze mną jak higiena jamy ustnej, wiesz, jak czyszczenie zębów z kamienia yy, i on wnosi na te sesje wszystko. Na przykład poprowadzi firmę, mówi do mnie tak, słuchaj mam kłopoty z rekrutacją, weź mi pomóż, kogo ja szukam. Ja się staję mentorem. W tym momencie już jestem mentorem, pomagam mu w biznesie i tak dalej. nie? Ale absolutnie jak potrzebna jest przerwa dwumiesięczna, to mamy przerwę wiesz, dwumiesięczną i tak dalej. Więc to nie są takie klasyczne terapie, wiesz, dwa lata, człowiek sobie potem nie radzi już bez tego terapeuty. Tutaj nie ma tego. Plus, tak jak mówiłam wcześniej, ty się uczysz narzędzi, ty już wiesz, jak na wszystkie trzy listy, zrobi sobie cztery kroki, jak to się dzieje. Celem, kiedyś Hellinger to tak ładnie powiedział, że celem pracy z drugim człowiekiem powinno być oddanie temu człowiekowi samego siebie. Czyli moim celem jest to, żebyś ty wróciła do siebie i stanęła na własnych nogach, a nie uzależniła się ode mnie. Mhm. No. Była, była taka sytuacja, że ktoś zrezygnował, bo, bo wspominałeś wcześniej o tej ciemnej dolinie. Że ktoś był w tej mhm. ciemnej dolinie i powiedział, wiesz co? Na ja dochodzę do wniosku, że ja jednak nie chcę przejść tego radykalnego wybaczania. Ja Miałam raz pana który był już na wszystkim. Jakiego tematu ja nie ruszyłam, to on tam był. I to też było ciekawe, bo to była jedyna osoba, ponieważ ja z klientami podpisuję kontrakt i on tego kontraktu nie chciał podpisać. Ja byłam na początku wtedy w ogóle jakoś tej pracy i tak stwierdziłam, że ok, dobra, no trudno, teraz już bym się na to nie zgodziła, ale wtedy byłam taka, no powiedzmy miękka. I bardzo trudno było cokolwiek ruszyć, ponieważ on już to wszystko robił. I teraz uważaj, najlepsze było to, że mieliśmy chyba piątą sesję, miał, miał, być, miał mieć jeszcze jedną, ale w moich oczach, ja, bo widzisz, ja zawsze na kursie trenerskim mówię, że jeżeli rezonujesz z klientem, on ci pokazuje twoje tematy niezałatwione, to go oddaj komuś. Tak samo robią terapeuci zresztą jak widzą, że im się odpala ich program, nie wiem, na przykład powiedzmy, że byłaś porzucona przez mężczyznę przychodzi do ciebie kobieta, która, nie wiem jest kochanką, nie? i ty po prostu patrzysz na nią i czujesz, żebyś jej się rzuciła do gardła nie? bo sama miałaś takie doświadczenie to generalnie powinnaś oddać to, tą osobę komuś innemu, bo, bo jej nie pomożesz, a co więcej możesz jej zrobić krzywdę mhm. I ja zaczęłam z nim rezonować, bo wiesz, on mi opowiadał o takich rzeczach, które w moim świecie e, świadczyły o tym, że on jest złym człowiekiem. W moich kategoriach on był złym człowiekiem. E, I e, pamiętam na tej piątej sesji, w pewnym momencie, już wychodząc, ale to były naprawdę trudne sesje, muszę powiedzieć, bo ja nie mogłam się do niego dobrać, że tak powiem. I on już wychodząc, słuchaj, a bronił się strasznie przed wszystkim, powiedział, bo jeszcze wtedy miałam osobiste, teraz już tylko e, online, wychodząc, powiedział tak, bo ja bym chciał, a miał 55 lat, bo ja bym chciał, żeby to wszystko zrozumiała moja mama. I ja w tym momencie miałam takie, pa, tu się powinna zacząć praca, mamusia, kłania się mamusia. Ale on więcej nie przyszedł, co więcej ja też postanowiłam, że ja mu podziękuję, ponieważ czułam, że ta praca nie ma sensu, więc ja raczej się spotkałam ten jeden raz z takim zamknięciem na pracę yy, i mechanizm obrony po tytułem ja już wszystko robiłem i nic mi nie pomaga. Natomiast jeśli chodzi o trudne uczucia, to yy, po pierwsze ja jednak zawsze ludzie mówią, lud ludziom mówię <laughs> Przepraszam. Wiem, że, że to może być trudne, ale zaufaj mi. Ja jestem obok, ja cię przez to przeprowadzę. Za chwilę z tego wyjdziemy. I ludzie mi ufają. Więc. A druga rzecz to jest taka, że wiesz, ja mam intuicję. Jak ja czuję, że to jest za wcześnie dla tej osoby, na przykład tam chodzić, to ja tam nie będę kogoś popychać, tak? To ja idę za klientem, ale jak widzę, że nie chcę wejść, bo po prostu tchórzy e, i, i nie ma w tym więcej. To jednak tak go lekko idziemy, idziemy, idziemy. Ja jestem obok niebu. Jak coś, to cię zaraz z tego wyciągnę. E, I ludzie zawsze na końcu mówią, e, Boże, czuję taką ulgę. Mm, fajnie. Magda. Y Mogłybyśmy jeszcze długo rozmawiać, ja tutaj zapraszam Was serdecznie. Wszystko podlinkuję poniżej, bo są przepiękne podcasty. W ogóle Ty masz taki głos, chcę Ci powiedzieć, którego się chce słuchać. I, I ja tak wiesz, włączyłam, mówię jeden podcast i tak poleciała cała ścieżka, wiesz, chyba tam z cztery pod rząd. I jeszcze, jeszcze pamiętam, że robiłam ciasto, wiesz, piekłam ciasto przy tym i, ja, i, i wyszło takie pyszne, nawet nie wszyscy wiedzieli, to że to jest to jakiś, mój głos, to, ja to, to jest mój ja głos. To dobre. <laughs> tak, Ale że... wiesz, to jest najlepsze? Naj naj najśmieszniejsze jest to. Że ja przez 20 lat prowadzenia agencji marketingowej nigdy nie usłyszałam, że mam ładny głos. A odkąd zaczęłyśmy nagrywać te podcasty i w ogóle te live i tak dalej, to słyszę, że mam ładny głos. Także to jest niesamowite, taki wiesz. Taki bonus. Jest taki bonus. Dziękuję. A druga sprawa, że mikrofon też wiesz, więcej uwypukla i jak się kogoś słucha, mhm. to, to jest też inaczej. I, I mikrofon, tak jak mówi moja trenerka, nie wybacza. Ale w tym przypadku on Ci bardzo, bardzo Ci pomaga. Także kibicuję mocno i, i życzę Ci, żebyś miała jak najlepszych ludzi, którzy są otwarci na swojej drodze i, i dzięki którym Ty też będziesz mogła sprawdzić swoje jakieś zakamarki, bo to też dla Ciebie jest na pewno mocno rozwojowe i budujące. Zdecydowanie. W stu procentach, słuchaj. Czasami ludzie przychodzą, bardzo dziękuję za te życzenia. Wiesz, co jest moim sekretem? Moim sekretem jest to, że ja to sobie często myślę tak, że ci ludzie to tak naprawdę przychodzą, żeby mi dać przyjemność pomagania. Że robią to dla mnie. Wiesz? ja mam iluzję, że pomagam, oni mają iluzję, że są ofiarami, no i wszyscy są szczęśliwi. Ale, ale tak, to jest no rany, ja już tak strasznie miałam dosyć tej pracy, gdzie nie czułam, że robię coś dobrego, a teraz tyle dostaję tego, wiesz, tych informacji, że to jest sensowne, to co robię, że no to jest piękne, to chyba każdemu tego życzę, żeby czuł satysfakcję ze swojej pracy, żeby czuł, że to co robi ma po prostu sens. Nawet Hawkins o tym mówił, żeby jak najwięcej służyć ludziom właśnie, bo to wtedy niesie misję i taki sens życia, także... Zgadzam się z tobą w stu procentach, że tak mm. jest. Fajnie. No to słuchajcie, tyle. W ogóle z tego miejsca też witam twoich widzów, bo wiem, że i, to, i, i moja publiczność zobaczy ciebie, twoja mnie, więc tutaj słuchajcie, jeżeli był dla was wartościowy ten materiał, to przede wszystkim prośba, żeby skomentować, żeby się podzielić tą wiedzą, bo wokół nas są ludzie, którzy nie wiedzą o istnieniu metody tutaj radykalnego wybaczania, o instytucie, a a warto, a na pewno warto, żeby jak najwięcej osób chodziło wolnych po tym świecie, bo to daje wolność, tak jak powiedziała Magda. Więc jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i, i trzymajcie się. Do, do zobaczenia w kolejnym odcinku.